końcu udało nam się dotrzeć do Galaxy Note 4, naprawdę trudno było się do niego dopchać. Także jedziemy szybko ze specyfikacją tego otoż flagowca, drugiego flagowca, flagowca wśród przede wszystkim tabletów Samsunga. Tym przeciwnik ekran Quad HD, czyli 2500x1440 pikseli, 153,5 mm na 78,6 na 8,5 grubości, więc całkiem cienka sprawa jak na tablet, chociaż nie najcieńsza na rynku. Waga jest taka całkiem dobra, 176 gramów, mniej więcej jest to ergonomiczne, można by tak powiedzieć, a tutaj jeszcze mamy specyfikację S Pena. Jakby tutaj wziąć tego S Pena, wam pokazać. S Pen no w sumie nie zmienił się aż tak bardzo, nie wiem, gdzie oni widzą zmianę w wyglądzie. Moim zdaniem wygląda bardzo podobnie do poprzedniego roku. 15 gramów tego tutaj S Pena, no i oczywiście jest czujnik nacisku, co jest bardzo, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o kamerę tego cacka, to jest to 16 megapikseli z tyłu, wspierane pojedynczą diodą LED. Oczywiście dalej mamy plecki imitujące skórę, ale nadal jest to oczywiście plastik. Mamy taką funkcję jak Real Time HDR, czyli tryb HDR. Z przodu 3,7 megapiksele, także też dobra kamerka. Zaraz to przetestujemy z przesłoną 1,9. Także dosyć jasny jest ten obiektyw, przynajmniej tak powinien być. Zdjęcia, sprawdźmy jeszcze szybkość migawki. No szybkość migawki tu jest jednak w stosunku najlepsza ze wszystkich tutaj rzeczy, ze wszystkich tutaj producentów, których ja oglądałem. Jest ten HDR mode, tutaj tego nie zobaczymy, musielibyśmy tutaj pod słońce coś zobaczyć, żeby nam wyszło, jak ten HDR faktycznie się spisuje. Jeszcze selfie, no faktycznie jakość tego przedniego aparatu jest, zresztą zobaczcie sami, jakość tego przedniego aparatu jest imponująca. Naprawdę przyznam, że zaskoczył mnie w tej kwestii Galaxy Note. Dokończmy jeszcze specyfikację. Tu jest procesor Quad Core. Oczywiście nie wiem, czy w tej wersji Snapdragon, czy Exynos, w każdym razie 2,7 GHz, Android 4.4 KitKat, no i tego się spodziewano, 3 GB pamięci RAM. No i jest sensor UV, co jest w ogóle ciekawą sprawą. Znaczy tu jest konkretnie chyba Heart Rate Monitor, zresztą zaraz to przetestujemy, bo on również był w Samsungu Galaxy S5 Pulse. Wszystko po niemiecku. I uwaga, meżeruje. Chyba się nie doczekamy, jeszcze raz próbujemy. Teraz przytrzymałem inaczej trochę. Powinno nam zmierzyć puls, ale nie mierzy. Znajduje się tutaj bateria 3220 mAh z szybkim ładowaniem, taką funkcją. No i mam nadzieję, że utrzyma poziom Galaxy Note 3, bo Galaxy Note 3 miał naprawdę bardzo dobrą wydajność baterii. Więc generalnie rzecz biorąc urządzenie, no tak podobnie jak Note 3 wygląda i dużo się to nie zmieniło, więc również w ergonomii, w jakości wykonania, w jakby takiej stylistyce wszystko jest podobnie i wszystko całkiem nieźle wygląda, więc trzeba przyznać, że Samsung dał radę i no nie popsuł tego swojego fabletu w jakiś sposób. Także ja jestem pozytywnie zaskoczony i, znaczy może nie zaskoczony, ale może inaczej powiem, ja nie jestem niezadowolony. To znaczy ja nie spodziewałem się, że będzie to jakaś rewolucja, nie ma rewolucji i ważne, że produkt został utrzymany dobrze, chociaż czy zmieniłbym to na Note 4 z Note 3, tutaj już nie byłbym tego taki pewien. Dzięki serdecznie, to był Hands-on Samsunga Galaxy S4 na IFA 2014.